Przedstaw nas, proszę. Dobrze, przedstawię nas. Delfina Wilkońska, Wolf Horse. Yes, Dolphin Wolf Horse. I, przepraszam, Paulina Gałązka. Jak jest gałązka po angielsku? Branch. Yes. Yes, of course. I my dzisiaj bierzemy udział w quizie i nic nas to nie obchodzi, że chłopakom poszło świetnie, nie? Ale poszło im dobrze. Ale to nie ma znaczenia, nie? Ale dobrze. No. My po prostu chcemy zdobyć jakikolwiek punkt. Dobra. Oni grali o uśmiech, my gramy o gruby hajs. Dokładnie. Poproszę mi pierwsze pytanie. To jest najdłuższe wytłumaczenie, bo to jest zawsze najtrudniejsza sytuacja, że niby to ciężko zrozumieć. To jest trzecie na pewno. Okej, dobra, ja wierzę Delfinie. Ja wiem, jak to jest. Delfina ma dwóch że braci. Ja mam. Ja wiem, co to jest. Nawet w jednym się podkochiwałam kiedyś. Mówił, że jesteś piękna, idealna, tylko ten śmiech. Jak to? Nie, żartuję. Delfin, żartuję. Wcale lepiej nie śmiejesz, błagam żartuję. Cię. Dobra, dobra. Czy popisujemy się wiedzą, co to jest spalone? Bo wiemy, że to jest... Weź ty, proszę bardzo, to znaczy, tutaj... To jest tak, jak jedzie, jak napastnik strzelił gola, no to w tym momencie w linii tamtej obrony coś takiego musi być obrońca, coś takiego? Nieważne, w każdym razie ja wiem, o co chodzi. To nawet trzecia. Ja wiem. To trzecia. Ej, mi się wydaje, że na pewno nie rodzaj kurtki, bo oni mieli pytanie o parkę, więc my pewnie nie mamy o rodzaj. Tak. A brust, tasza, to jest, to brzmi trochę co? Tasza to brzmi trochę po niemiecku, że jak nie? Mustasz? No właśnie, więc ale może... dlaczego nie mustasza w takim ale może, razie? Bo broda, nie wiem jak jest, wiesz, po niemiecku broda, ale może... Bo... Nie wiem, ja też nie wiem. Ale dlaczego po niemiecku? Nie wiem, tak myślę, bo tasza, że to brzmi trochę nie, po niemiecku, to jest nie? Z francuskiego pewnie. A ja, ale kurde, ja niby mówię po francusku, ale kurde. Po francusku, barbe. Po hiszpańsku. Barbe to jest broda. Brustasza? Ja bym obstawiła dwójkę, chociaż... Ja też bym obstawiła dwójkę, do odważnych świata. Dobra, najwyżej my przegramy możemy przegrać. I pokażemy, że potrafimy przegrywać. Tak. Ja już wiem, kurczę. No to słuchaj, ale dwie są odzieżowe. Muszę obie. Powiedzieć to szczerze. No, to. Ktoś z publiczności dał mi znak. Aha, dobra, super. Dobra, to idziemy w to. Upewnię się. Czyli który to jest? A. No to my wybierzemy tą zewnętrzną tą. Tak? Bo to pierwsza to zewnętrzna. Te, może tutaj, nie? Że, no że kieszonkę. No tak myślimy, tak, nie? Tak myślę w sumie. Tak. Że po to były te dane, te dwie odpowiedzi. Wiesz co? Jestem przekonana, dopiero teraz ja sobie przypomniałam. Ja to wiedziałam. Ja udawałam. Ja też, piątka, super. Żeby było ciekawiej, nie? No tak, poprosimy o odpowiedź numer A. No my to wiemy. Tak, my to wiemy. Prosimy o kolejne pytanie. 11. Ja mi się wydaje, że to jest coś, co zamienia coś na coś, czyli pewnie też, będzie że alternatywa, nie? No, jakaś. No. To na pewno nie oczyszczanie nie oczyszczę, paliwa. No. Nie. Dobra, jedziemy A. Mi się wydaje, ale, że A. Dobra, ale tylko, ja nie jestem znawcą samochodowym. Czyli teraz nikt ci nie podpowiedział. Nie, nie. Czyli w następnym możemy oszukiwać, bo możemy dwa razy oszukać. Tak sobie ustalmy. Tak? Dobra, no? dobra. Dwa razy oszukamy. Czyli teraz bez oszukiwania mówimy, że to jest alternator. Tak, alternator zamienia energię mechaniczną w prąd. Tomasz Edison był zadumny, chociaż podobno to Tesla wynalazł żarówkę. A, no to jedyne podchwytliwe coś w tym pytaniu to jest, która to prawa, a która to no lewa. No właśnie, ja przez to nie zdałam 4 razy egzaminu. Czekaj, na prawo jazdy przez prawą i lewą stronę. Moim właśnie. Zdaniem lewa. Tak, mi też się tak wydaje. Ale ja się nad tym nie zastanawiam, ja po prostu... Ty po prostu umiesz jeździć samochodem, mi to wychodzi różnie. Lewa, ale... to jest lewa. Lewa, tak. Jak ten ja patrzę lewa. Tam, gdzie mam ten, gdzie mam pieprzyk, bo tu mam pieprzyk, więc to jest prawa strona. To się nazywa pierścionek. A nie, to pieprzyk, o to, bo to wiesz, zawsze mam ze sobą go i nigdy mnie nie oszuka. Dobra, ale to było banalnie proste i w ogóle nie ani męskie, ani kobiece. Tak, unisex. Wasserwaga, niemieckie. No to brzmi po niemiecku, niemieckie, Wasser, to jest czyli tak. Water, tak, czyli woda. No nie. A to jest trudne, wiesz dlaczego? Ale bo w poziomicy ale dobra. Też masz płyn i przez to, że jest też grawitacja, o tym pomyślałam. No. To i waga. No właśnie, no to właśnie, może to jest tak naprawdę to ta tak poziomica. Na ten, to bym też to postawiła. Tak. Jedziemy z tą tak poziomicą, nie wyszło. Na pewno nie kierownica w pociągu. Nie! Że szperasz. Mhm. Ale jestem mądra. Pomogłam ci? Tyle bardzo. Mam na ten temat do powiedzenia. Nie, bardzo, myślę. No nie wiem, Delfin, ale na pewno nie korzystamy z podpowiedzi. Poczekaj, ale pomyślmy. A na pewno męskiej publiczności nie chcecie spytać? Oni mają parcie na szkło. Pozwólmy wejść publiczności. Boicie się zemsty.
Dajmy im te 5 minut na scenie, no. Niech mają. Przepraszam, czy widać nasze twarze? Tylko, że jak publiczność będzie podzielona. Ja chciałem powiedzieć, że nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja chciałem powiedzieć, że jestem wręcz pewien, że szperacz jest to reflektor. Nieprawda. No właśnie ten. No i bo teraz ale będziecie ofiarą samej swojej wrednej natury. Że co, że on jest tak długo świeci, że tak powiem, ma taki mocny słup światła, że wiecie, że wszędzie włazi, nie? Dokładnie, bo to jest taki reflektor, ja który w więzieniu... Ja też jakoś ze względu na to, że oni są... No, co w więzieniu? To jest właśnie jak ucieka... A może? To szperasz może tak. A teraz, tak naprawdę... Ja to... myślę, że skorzystajmy z wyciągniętej ręki. Tak, ale słuchajcie, w tym momencie dzięki... Dziękuję, że w więzieniu obraziliście na nas i właśnie... nam pomogliście. Ja wam nie pomogłem, bo nie wiedziałem. Dziękujemy. Co to znaczy ten szperacz, dziękujemy. Dziękujemy. Ja chciałam powiedzieć, że to pytanie teraz zamienia się w test na to, czy... Miron jest mściwym człowiekiem, więc powiemy tak, jak powiedział nam Miron, reflektor. Tak. Dziękuję. Brawo! Kojarzy mi się z kastrowaniem, z kastracją. Tak, a mi się jeszcze, bo kastor to jest ten, kastor to jest może być chyba bubr po jakiemuś, a jeszcze jest kastior, czyli ognisko, nie? Chodź, zadzwonimy do naszego przyjaciela dobra, Artura Gordotowskiego. Dobra, zadzwonimy do niego. Och, Boże. Faceci mieli łatwiejsze. Wszystko w ogóle mieli łatwiejsze. Kastra. Ej, już w ogóle. Poczekaj, to uda... Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. No nie! Ale nagraj wiadomość. I co w takiej sytuacji się dzieje? Dzwonimy do naszego przyjaciela Artura Gordotowskiego. Kastra, przerzutka? No nie! Dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Po sygnale nagraj wiadomość. Przerzutka albo co? Arturku, tu gałązka i delfin. Słuchaj, czy wiesz, co to jest kastra? Bez T na końcu? Tak. To takie mamy pytanie i czekamy na telefon. Buzia. Zadzwońmy do naszego Antoniego. Antonio! Jesteśmy, nagrywamy, kochanie, ten... Teleturniej. Teleturniej. I jesteś naszym telefonem do przyjaciela, moim i Delfa. I pytanie jest... Pytanie jest, co to jest kastra? Przerzutka w rowerze? Rodzaj portfela? Czy skrzynia murarska? Kastra? No. Weź wygoogluj tam sobie szybko. Nie mam pojęcia, co to jest. Brzmi bardzo, że to byłem kastrująco. No, też takie mam skojarzenie. No. A raczej powiem ci, że kastra to jest skrzynia murarska, widzisz? Wygooglowałeś? Z kastracją to nie wiem. O, to... Nie wygooglowałeś, prawda? Powiedz, że nie. Nie, wygooglowałem, dobrze, wiedziałem co. A, no to super, super. Tak, dzięki. I to jest, proszę państwa, dowód na to, że Antonio Galdamesz Munoz mówi po polsku. Tak. Każdy ma się uczy. Dobra, ściskamy. Kochamy, pa, pa. Pa. Co ty myślisz, że co to jest? To jest skrzynia. Ja to wiedziałam od początku, Delfin. Ja nie. Ja tylko udawałam. Budowałam napięcie. Ja szczerze mówiąc nie. Chociaż tak intuicja coś tam mi podpowiadała, że w tę stronę. No dobra, to mówimy, że to jest odpowiedź C. Tak, skrzynia murarska. Ale odczuwasz wielką satysfakcję, bo ja trochę nie. Ja czuję, mi jest smutno, że się teleturniej kończy nosz. No mi też. Jakby nas państwo chcieli jeszcze zaprosić do teleturnieju, to my chętnie z Delfem. Gałązka, zaprosisz państwa do kina? Zaprosimy razem. Drodzy państwo, serdecznie zapraszamy na nasz film. Na? Twoim. Miejscu. Do kina.